No i mamy tutaj na przykład grida, który nam pokazuje, ile mamy powera produkowanego, a ile zużywamy, tak? Czyli zużywamy więcej niż produkuje, więc prąd idzie z zapasu. Jeżeli zabraknie, no to wszystko siądzie. Mamy też wodę, czyli produkuje więcej niż zużywam, więc nic nie tracę i tlen na ile osób, a ile mam. Mamy też landing permission, czyli pozwolenie na lądowanie i zarządzamy osobami, które będą nam przylatywać jako koloniści. Akurat przyleciał statek kolonialny i zaraz wysiądzie z niego 3 osoby. Ok, czyli mamy ochroniarza, medyka i ochroniarza. Osoby wchodzą pojedynczo, więc warto stawiać kilka tych wyjść, zwłaszcza jeżeli mamy na przykład tutaj coś do naprawienia, a w pewnym momencie tutaj mamy kopalnię, tak? Czy wyjście stąd, dojście do kopalni zaszłoby znacznie dłużej niż wyjście tutaj, więc dlatego jest wyjście. Tu mam znowu kolejne lądowisko. Budowałem to, żeby nie szli stamtąd, to postawiłem wyjście tu. Tu się okazało, że jak mi tu statek wyląduje, to pójście tam też jest sporym wyzwaniem, więc postawiłem wyjście tu. Z kolei z drugiej strony też musiałem kilka wyjść postawić, żeby to fajnie funkcjonowało. Postawiłem zbiorniki na wodę, zbiorniki na energię i jakaś ta baza w tym momencie funkcjonuje. Przylatają czasem goście, którzy są na przykład głodni, niewyspani albo niezadowoleni i oni korzystają z usług mojej bazy, tych, które przeznaczone są do kolonistów, i poprawiają swój nastrój i odlatują, zostawiając oczywiście opłatę za użytkowanie wszystkiego w mojej bazie, czyli na przykład coś zjedli czy coś tam innego, no to po prostu za to płacą. Zobaczmy. Mam nadwyżkę produkcji, więc te zbiorniki powinny się prądem wypełniać. No i to się dzieje. Czasami przylatują kupcy, co już wam wcześniej pokazałem. Można sobie coś kupić. Albo coś sprzedać. Obecnie nie będę nic takiego tutaj robił, bo mam wszystko, co potrzebuję. Wykupiłem wszystkie technologie. Mamy 8 technologii do wykupienia. Na przykład genetycznie modyfikowane pomidory dają więcej żywności w krótszym czasie i to jest dobre. I wam to zaraz zademonstruję. Tu mamy pomidory niegenetycznie modyfikowane i dają 3 warzywek. Natomiast gdzie to jest? W tym miejscu mam genetycznie modyfikowane i dają 4 warzywka z jednego poletka. Dlatego warto stawiać już później te genetycznie modyfikowane, ale nie warto skupiać się tylko na samych pomidorach czy samej cebuli, bo strasznie by to wyglądało. Dlatego tutaj mam na przykład cebulę, 4 pomidorki, a tu mam po jednym innym produkcie. Na przykład ziemniaczki mam też 1 stoję. Ładne zapasy. To mi się już podoba, że żywności mam tyle, że mogę przeżyć tutaj długo. Kolejna sprawa to tutaj są te kamienie milowe. I mam jeszcze 2. Czyli 300 kolonistów, to trochę będzie ciężko zrobić i wybudować monolit. Monolit jest... nie jest tani. Ale myślę, że już mnie na niego stać, bo mam 26 metalu, więc mnie na niego stać spokojnie. Zaraz go będę budował. No i co tu jeszcze jest? Tutaj mamy limity produkcji, na przykład kółek zębatych albo broni czy tam robotów, że więcej nie wyprodukują, jeżeli osiągną dany limit. No i to wszystko w statystykach. Tu mamy przyspieszanie czasu, pokazywanie dachów, szybki zapis i wejście tam do menu. Oczywiście tu mamy help, że możemy poczytać o wszystkim, jeżeli czegoś nie wiemy. To jest też bardzo fajne. Tu mamy urządzenia, które nie wymagają zabudowy, czyli właśnie produkcję wody, produkcję prądu, składowanie prądu albo wody, panele solarne, tak,
Turbiny wiatrowe. Coś mi tu nie pasuje. Dlaczego tutaj nie ma prądu? Aha, tutaj nie ma jeszcze prądu. A dzień się kończy. Okej. Widzę jedną rzecz. I teraz wam pokażę, jak wygląda największy panel słoneczny. To jest mały, to jest średni, to jest duży. Ale jeżeli kupimy technologię, możemy postawić bardzo duży i właśnie go tutaj rypnę. Się przyda. Turbiny wiatrowe też mam dużą, ale tego nie będę stawiał. Tu jest antena radarowa, teleskop, laser, który niszczy meteory. Jakiś tak sygnał post. To ma informacje o bazie dawać. Pewnie to postawię, zobaczę jak to wygląda. Gdzieś tu. Planet News. O, tu jest dobre miejsce. Pyk. Dobra. I teraz monolit, który kosztuje trochę. Zastanawiałem się, gdzie postawić monolit, ale tu jest dobre miejsce z tego względu, że do tego, czyli medycznego pokoju nie mogę podłączyć już żadnego innego, więc mi tutaj nic nie będzie przeszkadzać. Tutaj też nie mogę nic podłączyć takiego z korytarzem, dlatego to jest dobre miejsce na postawienie tych dwóch rzeczy. Zresztą tu będzie takie jakby oficjalne wyjście. Tu jest duże lądowisko, więc tutaj będą wchodzić przyjezdni. Dlatego tu jest dobre miejsce na postawienie tych dwóch rzeczy. Oczywiście ta chwila zejdzie. Przyspieszmy czas. Widzieliście tam laser, który strzela do meteorów, jest niszczy, żeby nie równały z ziemią mojej bazy. Problem polega na tym, że czasami taki meteor walnie na przykład tutaj. Produkcję żywności. W momencie, kiedy w środku są na przykład 4 osoby. I te 4 osoby giną na miejscu. Dlatego, że szyba zostaje zniszczona, tlen ucieka. Co prawda pomieszczenie jest odcięte od reszty bazy, więc reszcie bazy nic nie zagraża. Ale mieszkańcy, czy osoby, które się znajdą w tym momencie w tym pomieszczeniu, giną. I tak można stracić na przykład 4 botaników od razu. Albo jak każemy im tutaj pracować i przyjdą wszyscy, czyli 16, to stracimy 16. Więc to jest ten problem, że należy budować coś przeciw meteorom. Tylko, że tutaj trzeba obsługę do teleskopu, a jakoś obsługa mi tutaj znika ciągle, nie wiem dlaczego. Dajmy tak, będą siedzieć cały czas. Bo to zakrwawa na kpinę, że jest taka kurde rotacja i tam meteory czasami spadają i coś niszczą, bo tam nikt nie siedzi. Okej, okay, tam mi się zbudował panel słoneczny, który oczywiście masywny, który oczywiście jeszcze nie działa i produkuje 110 prądu, a duży tylko 80. Okej, okay, mamy dzień, więc już zaczyna produkcję. Troszeczkę wiatru jest, więc i elektrownie wiatrowe ten prąd produkują, choć niewiele. Mam nadzieję, że teraz uzupełnię wszystkie te moje składziki prądu. W międzyczasie postawię jeszcze turbinę wiatrową, tą największą. Też będziecie mogli zobaczyć, jak ona wygląda. Jest większa od tej. To są te duże. To jest jeszcze większe. Będzie produkować jeszcze więcej prądu w czasie nocy, jak będzie wiał wiatr. Będzie zapewniać po prostu mi stabilność i bezpieczeństwo. No i co? Myślę, że powoli możemy kończyć. Ja chciałbym jeszcze, żeby zbudowali ten... O właśnie, meteor został zniszczony. Ten monolit, żebyście mogli go zobaczyć. Ja też chętnie go zobaczę. Ale to chwileczkę zajmie. Ja wiem. Te niektóre filmy będą takie trochę dłuższe albo podzielone na dwie części. Z tego względu, że chcę to zrobić za jednym zamachem. Tak, omówić daną grę. I przedstawić to w jak najmniejszej... O, no wizytor zapłacił 50 końców za usługi.
wizytor. Gość. Gość mojej bazy zapłacił 50 końców. Za dużo metalu tam potrzeba, którego nie mam. Mam tu zasoby, a nie mam metalu, więc dajmy tutaj też więcej ludków. Mógłbym zrobić drugą przetwórnię metalu, ale to się chyba mija z celem chwilowym. Wystarczy trochę dłużej poczekać i ten metal po prostu będzie odkładany. Chociaż chyba zrobię to, bo potem będę chciał bazę powiększyć. To mogę zrobić taki duży pokój gdzieś. Tu. Proszę bardzo. Będą tutaj produkować potem metal. No i właśnie mamy uzbrojonych ludzi w bazie, więc ogłaszamy czerwony alarm. Straciłem ochroniarza. Mam człowieka rannego. Idzie do łóżka. Medycznego. Przechodzimy z alarmu czerwonego na żółty. Przy żółtym alarmie ludzie nie wychodzą z bazy, to raz, a lekarze pracują dłużej. Więc w momencie, kiedy ja mam kogoś rannego, to jest dobre rozwiązanie, bo tam zaraz ktoś poleci z medykamentem i go uleczy. Medykamenty mam tutaj, więc no tu musi być jakiś medyk, który zaraz weźmie. Leczonko. No. Chyba tu... nie. To idzie z jedzeniem. Goście przylecieli. Ludzie, co z wami? Tam człowiek umiera. A dobra, jest medyk. Będziecie mogli zaobserwować, jak on go leczy. A ja wyłączę ten cholerny alarm, bo mnie wkurza. Oczywiście można to przełączać. Chyba tą. Ale nie, tu nie można przełączać. Ale można to uruchomić pod F6. Ale nie będę się bawił F6-kami w innymi, bo pod tym przyciskami mam też ustawione opcje programu do nagrywania, więc... mogłoby się okazać, że zrobię jakieś zdjęcie przy okazji, albo coś takiego. Okej, okay, jest wielka turbina postawiona. I ona będzie produkować 80. Ta produkowała tylko 50. No oczywiście nie wieje, więc nie produkuje. Na szczęście. Mam cholerne zapasy prądu. Więc wszystko jest okej. Okay. Roboty są fajne, bo odciążają ludzi, kolonistów. Oni nie noszą tych wszystkich przedmiotów, które na przykład tutaj się produkują. Miałem tutaj straszne zagrodzenie, ale jak kupiłem trochę robotów, trochę ich wyprodukowałem, to wszystko poszło tu. Więc naprawdę kolosalną robotę robią te roboty, wożąc to wszystko. One są bardzo potrzebne i warto je produkować. Okej, okay, panele słoneczne się przekręcają, więc już produkują prąd. Tak jak mówię, nie mam metalu. To jest problem. Próbuję tutaj zawieźć cały metal. I jeżeli czasu nie przyspieszę, to będzie szło masakra. No i co? Gra ogólnie jest pozytywna, jeżeli ktoś lubi takie gry ekonomiczne z budową bazy kosmicznej, bo to jest w sumie takie science fiction troszeczkę. Jeżeli ktoś lubi takie klimaty, lubi budowanie różnego rodzaju miast, pas, czy właśnie SimCity na przykład lubi, albo coś tego typu, no to myślę, że będzie z takiej gry bardzo zadowolony. Bardzo pozytywna gra, mi się podoba, można ją na Steamie znaleźć. Kosztuje około 15 euro.
Gra zapowiada się świetnie. Co prawda na razie widzę tylko te trzy mapy. Mam nadzieję, że potem dojdzie ich trochę więcej. Bo oczywiście chciałbym na inne planety polecieć, zbudować jakieś inne bazy. Ale z drugiej strony, jaki to ma sens? Skoro na przykład ja tutaj chcę doprowadzić do tego, żeby mieć 300 mieszkańców i nie chcę się przenosić w tym czasie na przykład na inną planetę. A zanim osiągnę tych 300 mieszkańców, to troszeczkę minie, bo muszę jeszcze... Dlaczego oni to zbudowali wcześniej? Tu mieli cały metal zawozić. Bomby. Troszeczkę to zajmie, ponieważ no, muszę te kilka różnych rzeczy postawić, tak? I muszę ten metal wyprodukować, a zanim to zajdzie, to znowu kolejny czas. I to musi być dobrze zbilansowane, czyli stawiam coś tam, potem coś innego się pojawia. Okej, okay. Sztorm, burza pyskowa nadciąga, więc włączamy żółty alarm. Okej, okay. Monolit jedzie do góry. Zaraz zobaczymy, jak on wygląda. Juhu! Megalomania! No i co? Postawiłem wielki kawał metalu, tak? I co on daje? Nic? Ja sobie taki czarny i to wszystko? Prestiżu 30 mi dało, okej. Okay. Trochę nie fajnie, bo to przyciągnie trochę więcej ludzi. To też dało prestiż. No, super, więcej najeźdźców będzie. Włączyłem alarm, bo nadciąga burza piaskowa. Aha, jest jeszcze coś. Czasami świeci tak mocno słońce, że powoduje to promieniowanie. Promieniowanie, które zagraża moim kolonistom i powoduje, że trafiają do izby chory. Zapewne zaraz będę miał jakiś chorych, bo strasznie oślepiające to światło. Ale ten alarm jest wkurzający, ale muszę go czasem włączyć właśnie jak świeci tak mocno, albo jak ma być burza pyskowa. Najlepsze jest to, że nawet przy takim świeceniu to tutaj to nie produkuje więcej niż niż pełna suma, tak więc no, warto by było też dopracować to, że w momencie, kiedy jest jakieś tam prześwietlenie albo burze pyskowe się pojawiają, to te generatory produkują na przykład 1,25 tego, co powinny, czyli nie 80, a na przykład 100 czy tam 90, tak, żeby troszeczkę więcej produkowały niż ich maksymalna produkcja w momencie, kiedy nie ma na przykład burzy piaskowej. To by było dobre rozwiązanie, tak mi się wydaje. No dobrze. Wybudowałem te kilka rzeczy, wybudowałem ten monolit, dopowiedziałem wszystko o tej grze. Zrobię z tego dwa odcinki, więc tutaj będzie drugi odcinek, już to widzę. No i będę się z wami żegnał. W międzyczasie jeszcze zobaczmy, jak wygląda mój prestiż. 343, a miałem 200 coś, więc prestiż idzie nieźle do góry. Okej. Okay. 99 ludzi już mam. Wyłączmy ten cholerny alarm. I naprawdę, jeżeli ktoś jest taką grą zainteresowany, troszeczkę przynudziłem w tych dwóch odcinkach, ale opowiedziałem myślę wszystko dokładnie o tej grze, jak chciałem. Jeżeli ktoś będzie teraz z nią zainteresowany, to powinien wiedzieć wszystko na jej temat, to co powinien. No i myślę, że warto w nią zagrać, jeżeli ktoś lubi tego typu produkcje. A ja się z wami żegnam, pozdrawiam, dziękuję za uwagę, cześć, pa, pa.
Sayonara.